Z tej strony Bartosz Tomczak, witam serdecznie. Zanim zacznie się dzisiejsza przerwa na żądanie, jeden malutki, ale bardzo ważny komunikat. Od dzisiaj właśnie na tym kanale będziecie mogli oglądać mój program o NBA Przerwa na żądanie, a powód tego jest, no właśnie, chyba dość tajemniczy. Jeżeli tego słuchasz, to pozwolę sobie ciebie nazwać mistrzem hakerki. Błąd w wymowie jest jak najbardziej celowy i adekwatny do twojej postawy. Mam nadzieję, że bawisz się całkiem dobrze, ale jeżeli jeszcze raz spróbujesz dobrać się do moich kont, obojętnie na którym portalu, bo zrobiłeś to praktycznie na wszystkich, będzie kończyć się to tym samym. Będą wracać, wracać, wracać. Dlatego też dzisiejszy program dedykuję wszystkim tym, którzy popierają zwalczanie takich mistrzów hakerki jak ty. A, no i bym zapomniał, Przemek Kujawiński nagrywał piosenkę o tym, że nie ma nikogo gorszego od Cleveland Cavaliers. Mam dla ciebie przykrą informację, ta piosenka tyczy się wszystkich ludzi na świecie, ale nie ciebie. A teraz zapraszam już na przerwę. Żądanie. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni na parkietach NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od niesamowitego spotkania w Oakland, gdzie Golden State Warriors podejmowali Orlando Magic. Gospodarze w pierwszej połowie tracili do swoich rywali już nawet 21 punktów, ale mimo tego nie rezygnowali i powrócili do gry. Gry, która zostanie zapamiętana jeszcze pewnie przez parę długich lat. Warriors trafili bowiem w całym meczu aż 21 trójek, a dokładając do tego jeszcze 15 trafień zza łuku ekipy z Orlando, to łącznie oba zespoły ustanowiły nowy rekord NBA, 36 celnych rzutów za 3 w jednym spotkaniu. Co zaś tyczy się przebiegu samej rywalizacji, to do wyłonienia zwycięzcy nie wystarczyły 4 kwarty i trzeba było jeszcze zagrać 5-minutową dogrywkę, po której ostatecznie lepsi okazali się Golden State Warriors, 123-120. Dodatkowy czas gry i wielki comeback oglądali także kibice w New Jersey, gdzie Nets odrobili 20-punktową stratę do Los Angeles Clippers i wygrali 102-98. Największa była w tym zasługa tercetu Chris Humphries, Jordan Farmer i Brook Lopez. Ten pierwszy zanotował 19 oczek i życiowe 20 zbiórek, natomiast Farmer i Lopez mieli na swoim koncie po 24 punkty i jako jedyni trafiali do kosza w tak udanej dla Nets dogrywce. W innych piątkowych spotkaniach również wygrywali gospodarze, a do największej niespodzianki doszło w Filadelfii, gdzie 76ers podejmowali Boston Celtics. O sukcesie miejscowych zadecydowała przede wszystkim świetna gra w obronie, która jak widzicie na załączonym obrazku w ostatnich 6 minutach była niemal nie do przejścia i dzięki temu Andre Iguodala tą akcją na 15 sekund przed końcem mógł przypieczętować wygraną Sixers 89-86. W sobotę do głosu zaczęli dochodzić już goście i niektóre z drużyn przywiozły do domu wyjazdowe zwycięstwa i w tym gronie były dwie ekipy z Los Angeles. W najciekawszym meczu dnia Lakers ograli Dallas Mavericks 96-91, ale zanim jeziorowcy mogli cieszyć się z korzystnego wyniku, to przeżyli chwilę grozy, bowiem w tej sytuacji wydawało się, że Kobe Bryant może mieć z głowy nawet resztę sezonu. Tak się jednak nie stało i Bryant wrócił na parkiet, ale z pewnością w najbliższych spotkaniach Lakers będą oszczędniej korzystać z gry swojego lidera. Natomiast Clippers w poszukiwaniu wygranej pojechali do Waszyngtonu i starcie z Wizards było reklamowane przede wszystkim jako pojedynek dwóch numerów jeden ostatnich draftów, czyli Blake Griffin kontra John Wall. Griffin zaliczył znakomitą pierwszą połowę, w czasie której zdobył wszystkie ze swoich 26 punktów, natomiast Wall utrzymywał równą formę przez całe spotkanie, notując 25 oczek, 8 asyst i 7 zbiórek. Gdzie jednak dwóch się bije, tam często trzeci korzysta i w tym przypadku był to Eric Bledsoe z Clippers, który w zaledwie 22 minuty z ławki potrafił zdobyć 23 punkty, 8 zbiórek i 6 asyst, co pomogło jego drużynie w zwycięstwie 122-101. Dobry indywidualny występ ma za sobą także inny rozgrywający, a mianowicie Jeff Teague z Atlanty Hawks, który wyrównał swoje rekordowe 24 oczka w spotkaniu z Portland Trail Blazers. Oprócz tego dołożył jeszcze 3 asysty, 4 zbiórki i życiowe 5 przechwytów oraz 3 bloki, a jego jastrzębie wygrały u siebie 91-82.
Jednak autorem zdecydowanie najlepszego sobotniego występu był Chris Paul. Playmaker New Orleans Hornets zdobył bowiem 33 punkty, 15 asyst i 5 przechwytów w zwycięstwie nad Sacramento Kings 115-103 i tym samym jest dopiero czwartym graczem w ostatnich 20 sezonach, który w jednym meczu zaliczył tak imponujące zdobycze. W niedzielę wydarzeniem dnia miała być rywalizacja Phoenix Suns kontra Orlando Magic, czyli pierwszy mecz w karierze Marcina Gortata przeciwko swojej byłej drużynie. Polak wypadł przyzwoicie, trafiając przez 28 minut gry 6 z 9 oddanych rzutów, co przyniosło mu 12 punktów, do których dołożył jeszcze 4 zbiórki, 1 asystę i 1 blok. Samo spotkanie natomiast było tym z gatunku bez historii i to Magic gładko wygrali 111-88. Jeszcze bardziej imponujące zwycięstwo odnieśli Boston Celtics, którzy pokonali u siebie Milwaukee Bucks 87-56. Jest to tym samym najlepsze defensywne osiągnięcie w historii ekipy gospodarzy, a zarazem najgorszy ofensywny występ Bucks od czasu utworzenia tej drużyny. Na innych parkietach Golden State Warriors ograli Minnesota Timberwolves 100-77, ale wydarzeniem tego meczu nie była wygrana wojowników, a koniec niesamowitej serii double-double Kevina Love. Po 53 spotkaniach z rzędu z podwójnymi zdobyczami, tym razem zawodnik Leśnych Wilków zdobył zaledwie 12 zbiórek i 6 punktów i jest to jego pierwszy występ poniżej double-double od 19 listopada ubiegłego roku. W dużo lepszym humorze niż Love jest z pewnością inny podkoszowy, a mianowicie Tyler Hansbrough z Indiana Pacers, bo nie dość, że zaliczając 29 punktów ustanowił swój nowy rekord kariery, to jeszcze jego drużyna pokonała na wyjeździe New York Knicks 106-93. W poniedziałek czekaliśmy przede wszystkim na spotkania Miami Heat kontra San Antonio Spurs i Los Angeles Lakers przeciwko Orlando Magic. W tym pierwszym meczu Heat rozgromili Ostrogi 110-80, a 30-punktowa różnica dzieląca oba zespoły to dokładnie tyle, ile na swoim koncie miał najlepszy strzelec tych zawodów, Chris Bosh. Bardziej wyrównane było spotkanie w mieście Aniołów, gdzie pierwsza połowa zwiastowała nawet, że to Magic wywiozą z Kalifornii cenne zwycięstwo, ale po przerwie wszystko wróciło do normy i to gospodarze wygrali 97-84. Warto zwrócić tutaj uwagę na świetną grę na deskach Andrew Bynama, który wyrównał swoje życiowo 18 zbiórek, a także na rewelacyjną postawę rezerwowego Lamara Odoma, który mógł się pochwalić 16 punktami, 7 zebranymi piłkami i 3 asystami. Zwycięstwo gospodarzy oglądali także kibice w Salt Lake City, ale niewiele brakowało, by fani Utah Jazz przeżyli największy zawód tego dnia. Jazzmeni prowadzili już bowiem z Philadelphia 76ers nawet różnicą 21 punktów, ale goście walczyli do końca i w czwartej kwarcie zdołali odrobić straty, co przełożyło się na remis po 103 i tym samym dodatkowy czas gry. W dogrywce już takich emocji i zwrotów akcji nie było i to Jazz cieszyli się z wygranej 112-107. Powód do radości i to nawet podwójny mają kibice New Jersey Nets, bo nie dość, że ich ulubieńcy sensacyjnie ograli Boston Celtics 88-79, to jeszcze oznacza to dla nich piątą wygraną z rzędu, a takiej serii nie notowali od stycznia 2008 roku. Bez wielkich niespodzianek, ale za to ze znakomitym występem Markusa Tortona upłynęło nam spotkanie Sacramento Kings kontra Golden State Warriors. Królowie ograli wojowników 129-119, a wspomniany Torton grał niemal jak w transie, ustanawiając swój nowy rekord kariery na poziomie 42 punktów. W poniedziałek grali także Phoenix Suns, ale niestety po raz drugi z rzędu musieli sobie radzić bez kontuzjowanego Steve'a Nasha i to z pewnością miało wpływ na ich porażkę z Houston Rockets 93-95 i tym samym na nic zdało się 12 punktów, 8 zbiórek, 1 asysta, 1 przechwyt i 2 bloki Marcina Gortata w 34 minuty gry. We wtorek siódme zwycięstwo z rzędu odnieśli Chicago Bulls, pokonując na własnym parkiecie Washington Wizards 98-79 i oznacza to tym samym, że byki po raz pierwszy od 13 lat awansowały na pozycję lidera konferencji wschodniej. Co zaś tyczy się samego meczu, to warto zwrócić jeszcze uwagę na Javala McGee z ekipy pokonanych, bowiem dzięki 11 punktom, 12 zbiórkom i życiowym 12 blokom zaliczył pierwszy triple-double w karierze. Bez potrójnych zdobyczy, ale za to z rekordem kariery swój mecz zakończył Tyler Hansbrough z Indiana Pacers, zdobywając 30 oczek wygranej nad New York Knicks 119-117, w której decydujące punkty na niecałą sekundę przed końcem zaliczył Danny Granger.
Emocje do ostatnich sekund przeżywali również kibice zgromadzeni w Rose Garden, gdzie po zaciętym meczu Portland Trail Blazers pokonali Dallas Mavericks 104-101 przy największym udziale duetu LaMarcus Aldridge-Brandon Roy. Ten pierwszy zdobył 30 oczek i 8 zbiórek, a Roy miał na swoim koncie 21 punktów. Porażka Mavs jest o tyle zaskakująca, że trafili oni w tym meczu blisko 60% swoich rzutów z gry, a mimo to schodzili z parkietu pokonani. Marne to pocieszenie, że żaden inny zespół w tym sezonie nie grał tak efektywnie w przegranym meczu. W środę z polskiego punktu widzenia najważniejsze spotkanie rozegrano w Nowym Orleanie, gdzie miejscowi Hornets pokonali Phoenix Suns 100-95. Słońcom nie pomógł zatem ani powrót po kontuzji Steve'a Nasha, ani 10 punktów, 8 zbiórek, 2 asysty i 1 blok w wykonaniu Marcina Gortata. I tym samym ekipa Suns coraz bardziej oddala się od wymarzonego 8 miejsca w konferencji wschodniej. Natomiast z perspektywy kibiców w Stanach, najwięcej obiecywano sobie po meczu Miami Heat kontra Oklahoma City Thunder. Bardziej zadowoleni byli z pewnością ci, którzy trzymali kciuki za popularne grzmoty, które wygrały 96-85, a świetnie grał Kevin Durant, który zaliczył 29 oczek, 7 zbiórek i 6 asyst. Słowo świetne akurat pasuje także do CJ'a Milesa z Utah Jazz, który dość niespodziewanie w meczu przeciwko Minnesota Timberwolves zaliczył najlepszy występ w karierze. Koszykarz jazzmenów zdobył na parkiecie Energy Solution Arena aż 40 punktów, a jego drużyna bez problemu pokonała Leśne Wilki 119-104. Rewelacyjnie indywidualnie spisał się również Dwight Howard z Orlando Magic, zaliczając 31 oczek i 22 zebrane piłki w rywalizacji z Milwaukee Bucks. Magicy, żeby wygrać to spotkanie, musieli się jednak sporo napocić i dopiero po dogrywce okazali się lepsi od gospodarzy 93-89. W czwartek czekały na nas 3 mecze, ale niestety bez takich emocji jak chociażby wspomniane przed chwilą spotkanie Magic kontra Bulls. W Portland miejscowi Trailblazers niemal z zamkniętymi oczami rozgromili Cleveland Cavaliers 111-70, a najlepszymi zawodnikami byli uniwersalny Gerald Wallace 17 punktów, 6 asyst i 6 zbiórek oraz LaMarcus Aldridge, który liderował w punktach i zbiórkach, mając ich na swoim koncie odpowiednio 20 i 11. Pogrom oglądali także kibice w Nowym Jorku, gdzie Knicks bez problemu wygrali z Memphis Grizzlies 120-99 i przy okazji tej wiktorii koszykarze gospodarzy ustanowili nowy rekord klubu, 20 celnych trójek w jednym spotkaniu. Największa była w tym zasługa Tony'ego Douglasa, bowiem rezerwowy Knicks zdobył 29 punktów, czym pomogło mu aż 9 celnych rzutów za łuku. First of all, Tony. Tonight, the New York Knicks set a new franchise records with 23 pointers, and we're going to get to your 9 three-pointers in a second. Overall, Tony, what did the team have to do to stop that three-game skid? Oh, man, we had to bring energy on the defensive end. Our main talk in the locker room was play defense, bring with energy, and we did that tonight. Now, Tony, your 9 three-pointers made ties a Knicks franchise record. A single game record, you're now tied with Latrell Sprewell and John Starks. At the half, you told me it was your defense that gave you the energy to make those threes. What gave you the confidence to take all those shots and make them? Just pressuring the ball, you know, making the other team offense difficult for them to run plays. And also, I had to thank my teammates, you know, they gave me opportunities out there on the floor, making me better. And also, I like to thank the fans. And Tony, when you had 8 three-pointers, were you aware that you were one off from the record? Yeah, I was. Somebody from the scoring table told me, all you had to do is hit one more three. And I was like, oh, okay. Did you hear the fans chanting your name during the game? Yeah, I heard it, you know, but I really like to thank the fans. You know, they've been great support, a real, true, hard Knicks fans for us, and keep supporting us. Tony, congratulations on the win and your effort tonight. All right, thank you. Natomiast w jedynym dzisiejszym spotkaniu, które miało coś wspólnego z wyrównaną rywalizacją, New Jersey Nets podejmowali Chicago Bulls i było to tym samym spotkanie drużyn, które notowały serię odpowiednio 5 i 7 zwycięstw rzędu. Po 48 minutach mogło zachować się jednak już tylko jedno z tych osiągnięć i swoją pasce kontynuują Bucks z Chicago, które wygrały 84-73, a dodatkowy powód do radości dał Turek Omir Asik, który zaliczył 11 punktów i życiowe 16 zbiórek. A więcej o ekipie Bulls znajdziecie już teraz w drugiej i w trzeciej części programu, bowiem zwyczajowa druga połówka z przyczyn technicznych musiała zostać podzielona na dwa.